przystępujemy do następnego punktu, mianowicie punktu 4. Informacja zarządu dotycząca zmian do uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Proszę Państwa, myśmy chcieli bardzo krótko przedstawić, a tak bardzo krótko i wizualnie. To poproszę o... Tutaj proszę, przesuńcie się. No, chcieliśmy tak, pierwsze przedstawić trzy akapity z wystąpienia pani wiceprezydent, które to akapity. Przepraszam, miałam propozycję. Tak, może przyjdźcie Państwo tutaj na przy okazji chcemy, że tak powiem, dojść do ładu ze sprzętem. Usiłowaliśmy z nim dojść do ładu wczoraj. Zajęło nam to 2 godziny. Proszę do mnie pan przewodniczący. Tam jest czas. Dobrze. Proszę, proszę. Tam jest miejsce dla pana. Będziemy, proszę Państwa, pracowali nad tą lepszą formą tej rozdzielczości, ale na razie przy tym sprzęcie, jaki jest, jest tak, a nie inaczej, z pełni, że tak powiem, świadomością, mają świadomość, że jest to 50% zawodności tego sprzętu, przynajmniej sobie. Pozwoliliśmy z wystąpienia pani zastępcy prezydenta miasta Krakowa do spraw rozwoju miasta, pani Elżbiety Koterby, zresztą architekta, która właśnie sygnuje tą studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Przytoczę tylko takie akapity. Pierwsze to jest w oparciu o co? Jest, ja tego nie będę czytał, jeszcze tak powiem, wykaz dokumentów, które właśnie dałem. Natomiast przybliżyłbym Państwu dwie następujące rzeczy. Pierwsze, że w sporządzanej zmianie studium obszar Krakowa został podzielony na 63 strukturalne jednostki urbanistyczne, którym nadano nazwy nawiązujące do nazw zwyczajowych. Stanowią one zespoły urbanistyczne o wspólnych cechach przestrzennych. Podział ten ma na celu z jednej strony ułatwić zapis kierunku zmiany studium, z drugiej zaś ma być pomocny przy realizacji polityki gminy miejskiej Kraków. Takie 63 jednostki zostały, że tak powiem, wydzielone. Wobec tego wszelkie uwagi i ewentualne zapisy będą dotyczyły dwie jednostki, które za chwilę pokażę, wchodzą, ewentualnie wchodzą w zakres obszarowy naszej dzielnicy. To jest jedna rzecz, do której wrócimy za chwilę. Następna rzecz, na co szczególnie chcę Państwu zwrócić uwagę, to jest zapis tu, który pokazuje. Liczymy na to, że uwagi zgłaszane przez Rady Dzielnic, podkreślam Rady Dzielnic, będą się odnosić do zagadnień przestrzennych istotnych w skali obszaru dzielnicy, również w skali lokalnej. Jednak nie będą one mieć charakteru uwag indywidualnych. I teraz drugie zdanie z tego kapitułu, na które zwracam uwagę. To pole działań pozostawiamy dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, przecinek, właścicieli i dysponentów działek na czas włożenia projektu zmiany studium do publicznego oglądu. Jeszcze raz podkreślam. Czyli na razie tylko my. Nie. Inaczej, konkretnie chodzi, inaczej, nie chodzi, chodzi tylko o to, że praktycznie Rady Dzielnic powinny zająć się generalnymi, że tak powiem, problemami, które są zapisane w studium, bardziej ogólne. Przypominam w tym momencie, że studium jest sporządzone, wszelkie załączniki graficzne sporządzone są w skali 1 do 25 tysięcy, co oznacza, że 1 centymetr, tak, to jest 250 metrów, więc proszę Państwa, dużej szczegółowości to nie daje, bo to jest 1 centymetr 250 metrów. I teraz pozwolę sobie jeszcze ostatni akapit dotyczący terminu. Wszelkie sugestie do przedkładanego dziś Państwu, znaczy materiału, prosimy zgłaszać do Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa do końca miesiąca stycznia 2013. Proszę Państwa, to jest ten. I teraz pozwolę sobie powrócić do dzielnicy, przedstawić tak, może inaczej jeszcze, sekundkę. Dzielnica dziewiąta, gdzie jest ta dzielnica? Jest dzielnica dziewiąta. O. Czyta się. No to jest niestety program tego sprzętu, ale za chwilę to się pokaże, tak? Proszę Państwa. I teraz zobaczymy na planszy. To jest Kraków, który jest podzielony na
te 63 jednostki. To ten obszar zaróżowiony, to jest obszar, to są granice dzielnicy. Bez tego ja pozwolę sobie na chwilę to powiększyć. Tak. Tak. I teraz pokazać co. O tak. Na chwilę podjedziemy. Proszę Państwa, to jest dzielnica dziewiąta. Obejmuje ona w granicach, obejmuje cztery obszary te architektury strukturalne. Po lewej jest 16, u góry 15, większość dzielnicy jest w granicach 34 i po prawej stronie, czyli tu, o, przydam, o jest, zjawił się wskaźnik, to jest taki niewidoczny. Tu są obszary 32 po tej stronie. Takie ząbki, to jest 34, tu jest u góry 15 i 16, czyli właściwie to 16 to jest obozowa, po stronie obozowej. Wobec tego wszelkie uwagi, wszelkie informacje, które będziemy szukali na temat naszej dzielnicy, wiadomo, że musi w tym momencie zlokalizować w jakim to jest arkuszu i zarówno graficzne, jak i tekstowe są w tym określonym arkuszu architektonicznym o takim numerze. Teraz pokażę wobec tego, jak wygląda nasza dzielnica. Pozwoliłem sobie z objaśnieniami, powiększymy to troszeczkę, ale nie za dużo, żeby było widoczne. O, to jest nasza dzielnica. Praktycznie według tego, dzielnica dziewiąta. I jak widać, te niebieskie linie oznaczają granice arkuszy. Czyli tu powyżej, tu jest 15, tu są resztki 16, 34, tak? I te dwie małe krawy to jest 32. Jest szereg symboli elementów głównych, to okazuje się. Pierwsze, co się pyta, co to jest to czerwone, tak? To jest główny ciąg komercyjny. Zakłada się przy zakopiance, za wyjątkiem tej pętli, czyli na tej, jest główny ciąg komercyjny. I tu pragnę od razu zwrócić uwagę, że niedawno procedowaliśmy plan, miejscowy plan Zakopiańska Zawiła, gdzie praktycznie jednym z wniosków było to, żeby praktycznie ten obszar, który tutaj pokazuję, bo tu jest ulica Zakopiańska, tu jest ulica Sielska, tu jest ulica Zawiła i w tych granicach, o tak, tak, aż dotąd został obszar, że tak mówię, z usługami. Tu jak widać praktycznie ta ochrona MN, czyli terenu zabudowy mieszkania jednorodzinnej, bo to jest teren jednorodzinny, jest znacznie, ma większy stopień. Usługi i tak dalej, czy komercyjne, są tylko przy Zakopiańsku. Ta grubość linii, co prawda, to wygląda na to, że to jest tam 2 mm i tak dalej, nie dochodzi do Sielskiej. To tak na przykład szczegółowo, jeżeli chodzi o informację dotyczącą Zakopiańska Zawiła. Natomiast są tutaj zarówno, że tak powiem, pozwolę sobie przeczytać, powiedzmy tu ZU, czyli jest to, że tak powiem, teren zieleni urządzonej, ZU, Park Solbes, teren zieleni urządzonej, ZN, czyli teren, że tak powiem, zieleni nieurządzonej. Tu, w tej lokalizacji płynie rzeka Wilga, wyraźnie zaznaczone, że tak powiem, są tereny zielone przy rzece Wildze. Ten biały korytarz, jest to trasa łagiewnicka. Nie wdając się w szczegóły, to wszystko jest do, że tak powiem, do przeglądnięcia, Pozwolę sobie jeszcze w tej chwili jeszcze pokazać, gdzie są te infrastruktura techniczna. Do tego są, że tak powiem, dodane cztery plansze, środowisko przyrodnicze, komunikacja, środowisko kulturowe, infrastruktura techniczna. Pokażę przykład jednostki strukturalnej, na przykład 34, czyli tej naszej, jak to wygląda. Proszę Państwa, to jest taki arkusz, jednostka 34, czyli jak Państwo widzicie, ta tu w dużej części, o, w tej części jest, o, i powyżej jest dzielnica, nasza dzielnica. I dla takiej jednostki, oprócz danych statystycznych, są kierunki zmian w strukturze przestrzennej, szczegółowo funkcji terenu,
opisami z tymi skrótowymi. Znaczy standardy przestrzenne, gdzie jest praktycznie opisany zabudowa jednorodzinna, wielostronna, bliźniacza i tak dalej. Są to szczegóły, którymi, że tak powiem, jeżeli się chce formować jakiekolwiek uwagi i tak dalej, należy, że tak powiem, się zapoznać, żeby wiedzieć, co praktycznie przewiduje się, jakie parametry przewiduje. Wskaźniki zabudowy, na przykład MN do 13 metrów, do MNW do 16 metrów, po prostu tak przykładowo, tak? Następnie są środowiska kulturowe, jakie ewentualnie przewidziane są, że tak powiem, tu te elementy kulturowe. Środowisko przyrodnicze, ponieważ osobna plansza jest dla elementów kulturowych dla całego miasta Krakowa. Oczywiście przypomnę jeszcze raz, wykonana w skali 1 do 25 tysięcy. Spróbujemy tą planszę otworzyć, czy jakąkolwiek planszę przykładowo. Kolejna ogólne opracowanie dla środowiska przyrodniczego. Też, że tak powiem, są, że tak powiem, szczegóły, które dotyczą tego konkretnie arkusza. Pragnę zwrócić uwagę, że my, jeżeli będziemy się zajmowali, powiedzmy, częścią tego arkusza, bo część tego arkusza jest w sąsiedniej dzielnicy. Tak? Oraz kolejne komunikacja. Komunikacja, że tak powiem, jest osobna plansza komunikacyjna, która praktycznie, w której są zbiorczo, ale praktycznie są, że tak powiem, przewidziane zarówno, że tak powiem, rozwiązania te ogólne, czyli metro, pociąg, tramwaj, jak i rozwiązania praktycznie drogowe, łącznie, że tak powiem, z obwodnicami kolejnych, że tak powiem, klas, sięgając aż do ciągów rowerowych. To jest w planszach, że tak powiem, ogólnych rozwiązane. Na pewno chcąc się, że tak powiem, przypatrzyć, trzeba wtedy sięgnąć do planu oraz infrastruktura ten. Na koniec są dopuszczane zmiany parametrów w planach miejscowych. Wysokość zabudowy, powierzchnia biologiczna. To jest taki przykładowy, co jest w danym arkuszu. Oczywiście dane, identyfikacje i tak dalej, określonego arkusza, w określonej lokalizacji są inne. Takie cztery arkusze, czyli tak jak powiedziałem, arkusze, tak powiem, 15 Zakopiańska Zawiła, 32 Wola Duchacka, czyli to po stronie wschodniej, 16 Ruczaj Kobierzyn, czyli po stronie tu zachodniej, oraz Łagiewniki, ten zasadniczy arkusz. To są te arkusze, na których szuka się w dużej części terenu naszej dzielnicy. Pozwolę sobie wyjść wyżej. Spróbujemy, nie wiem co Państwa, ten środowisko przyrodnicze czy komunikacja. No weźmy na przykład środowisko przyrodnicze. Przyrodnicze to są zapewne objaśnienia. Tu powinna być plansza. Musi je wczytać. Tak przykładowo dałem. To jest materiał jest w formie takiej planszy. To jest w skali, jeszcze raz przypominam, 1 do 25. My sobie powiększymy tak, żeby ten nasz teren dzielnicy. Wszystko musi się czytać na skala. Jeszcze nie chce się wczytać. Żeby powiększyć, żeby przybliżyć teren naszej dzielnicy, który jest w rejonie. O, powiększymy 200 i spróbujemy zmienić teren naszej dzielnicy. Przykładowo. 36 i 16, 34, proszę Państwa, 15, proszę Państwa. Tu widać, że tak powiem, nasza dzielnica, wiadomo, że tu, proszę bardzo, jest rozlewisko potoku Rzewnego, Zakopianka, tu jest przebieg Zakopianki, tu jest 15, dotąd sięgamy, bo tu będzie ulica, że tak powiem, znaczy tu są Łagiewniki, tu jest ulica Fredry, nie, to jest Zakopiańska, Fredry będzie, o, tu jest Zakopiańska, więc tu jest, no, tu jest rzeka praktycznie Wilga. Na razie, no, widać, że jeżeli chodzi, znaczy teraz by trzeba było, że tak powiem sobie, na drugiej planszy, ja pozwoliłem sobie, bo tyle czasu nam starczyło, żeby dla jednej planszy praktycznie złożyć to razem z legendą, do tego jest w osobnym pliku legenda, gdzie praktycznie są objaśnione wszelkie, że tak powiem, te przejawy graficzne, które w danym terenie występują. Przypominam jeszcze raz, że skala tego jest taka, jaka jest. I nie ma innych materiałów, tylko są to ten materiał, który praktycznie jest w tej skali, to jest praktycznie taka mapka. To jest wymiar uwarunkowań, środowisko przyrodnicze. Ja pokazuję tą mapę.
tej chwili pokazuje w powiększeniu, ale pokazuje tą mapę, która jest tam. Tam. Proszę Państwa, jeszcze oczywiście są cztery plansze. Praktycznie to jest, znaczy tak jak powiedziałem, są cztery plansze dotyczące infrastruktury, środowiska, znaczy przyrodniczego, kulturowego i czwarta była teraz, komunikacja. Komunikacja, gdzie praktycznie są i warianty metra, i warianty dróg, tak powiedziałem, i warianty, że tak powiem, kolei łączy z węzłami, z węzłami i tak dalej. To wszystko, że tak powiem, jest dosyć obszerny materiał, jest. Oczywiście nie w całości dotyczy naszej dzielnicy, natomiast muszę powiedzieć, że warto się zapoznać z każdą z tych plansz, ponieważ czy Park Drive jest w ramach, że tak powiem, powiedzmy, pobliżu naszej dzielnicy. Droga, że te metra jest właśnie przy granicy naszej dzielnicy i tak dalej. Podejrzewam, że no my na pewno z tych większych ogólnych rozwiązań komunikacji, na przykład rozmawiamy o komunikacji, na pewno będziemy chcieli, że tak powiem, zgłosić do studium. Znaczy przynajmniej uważam, że powinniśmy zgłosić do studium rozwiązania, że tak powiem, komunikacyjne. Komunikacyjne w Łagiewnika, które by służyły o tej drodze wewnętrznej zbierającej, nie zbiorczej, bo to jest inna klasa drogi, zbierającej, która by zbierała, że tak powiem, ruch inwestycyjny, który będzie zainwestowany pomiędzy ulicą Turowicza a ulicą Fredry. Tu jak patrzymy na to prawo, to kwestia, że tak powiem, przejścia jakimś skrótem, znaczy jakąś ewentualnym, że tak powiem, realizacją z ulicy Zakopiańskiej w kierunku ulicy Zawiłej, no podejrzewam, że tu napotka na określone, że tak powiem, trudności z uwagi na to, że jest tu użytek, jak Państwo widzicie, ekologiczny tu, użytek ekologiczny, rozlewisko potoku rzewnego. Mówili coś o autobusach czy torowych, co mają. Znaczy autobusów nie, wspominano. Mają jeździć po torach kolejowych. Znaczy wspominano, jest w są, że tak powiem, wyznaczone linie tej tych tramwajów szybkiego, czy ewentualnie pociągu, znaczy jest tam przewidziane są też, że tak powiem, rozwiązania tej kolei aglomeracyjnej. To wszystko jest powiązane, są wyznaczone, że tak powiem, w Krakowie, znaczy w ramach granicy Krakowa, określone, że tak powiem, węzły, gdzie praktycznie będą, że tak powiem, zarówno w okolicach dzisiejszego Śródmieścia, czy bezpośrednio, że tak powiem, przylegające, czy ewentualnie gdzieś na obrzeżach, bardziej na obrzeżach, spinały te wszystkie linie, czyli łącznie, że tak powiem, metro, tramwaje, pociągi aglomeracyjne, czy te praktycznie wewnętrzne, czy, że tak powiem, ruch drogowy. To ma praktycznie być ten, połączone z parkiem drogowym. To jest dosyć obszerny temat, tym bardziej, że tam są różne warianty, pierwsze tam i tak dalej. Warto, że tak powiem, na spokojnie, że tak powiem, ten materiał przeczytać i przynajmniej, jeżeli poznawczo, to przynajmniej w tej części dotyczącej naszej dzielnicy, po prostu, jeżeli można jakieś wnioski zgłosić. Ja tak pobieżnie, ponieważ materiał jest bardzo obszerny, dlatego tego sygnalizuję, że jest to, jeszcze raz powtarzam, że powtarzam te główne tezy, które uważamy, że powinniśmy praktycznie mieć na uwadze. Pierwsze to jest to, że dzielnica powinna zgłosić te uwagi najbardziej ogólne dotyczące tej całej tematyki, że całość materiału dotyczące dzielnicy jest rozdzielona w lokalizacjach, co jak arkusza tych architektonicznych. Te arkusze architektoniczne mają, że tak powiem, działy zarówno ogólne statystyczne, jak i, że tak powiem, opisujące uwarunkowanie, definiujące elementy z tego obszaru, chociaż tych czterech, że tak powiem, tych ogólnych elementów plus, że tak powiem, wewnętrzna statystyka. I że nasza dzielnica, powtórzę, że tak powiem, jest w czterech arkuszach, 15, 16, 32, 34 i termin zgłoszenia uwag dla Rady Dzielnicy jest 30 stycznia 2013 roku. Dziękuję. Na koniec chciałbym pokazać tą planszę, tą pierwszą. Pierwszą włączę. Dzielnica dziewiąta z objaśnieniami. O, z objaśnieniami na ten. To jest dzielnica, to jest nasza dzielnica. Jeszcze raz tutaj przypominam, te niebieskie to nie są drogi, nie są to rzeki. To niebieska, gruba linia niebieska. Jest to granica obszaru. Tu jeszcze poza tu jest obszaru 16 u góry, 15 tu, drobne 32 i 34, który oczywiście ciągnie liczę. Dziękuję bardzo. Materiał jest w formie tekstowej, jest dostępny w dzielnicy. Proszę bardzo. Ja bym chciał tak podsumować, że co prawda my jako dzielnica będziemy te uwagi zgłaszać, niemniej jednak będziemy wypracowywać te uwagi na komisji komunalnej,
jeżeli by ktoś miał jakieś, że tak powiem, problemy, to może przyjść na tę komisję, no i po prostu podzielić się. Infrastruktury. Raczej pójdziemy na infrastrukturę, będzie to zrobione? Tak. Zasadniczo to należy do infrastruktury. No to na infrastruktury. Tylko trzeba by po prostu zobaczyć w internecie, kiedy komisja będzie miała swoje posiedzenie. No tylko też dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa... Znaczy te materiały są, mówię, w dzielnicy. Proszę bardzo, Pan Radny. Znaczy, ja bym chciał generalnie powiedzieć, że najważniejsze to tu są istotne granice dzielnicy. Te arkusze oczywiście są pomocnicze, natomiast my posługujemy się w granicach dzielnicy. Jako dzielnica mamy prawo do oczywiście zgłaszać do całości struktury zagadnienia. Natomiast myślę, że przy tym najważniejsze rzeczy, jakie tutaj są w tym układzie, jak Państwo już może przeglądaliście, to jest to, że w tym studium znajdują się te główne kierunki, to co tu Pan Radny mówił przedtem, przede wszystkim infrastrukturalne, czyli drogowe. Czyli dla nas istotne to jest to, że studium zauważa trasę łagiewnicką, która przebiega, przez którą po 4 latach wyprocedowaliśmy, że idzie w tunelu od Witosa do Zakopiańskiej i od Zakopiańskiej do ulicy Turonia. Myślę, że jest to na pewno jakiś taki ukłon w stronę dzielnicy, dlatego że nie przecinało nam to będzie dzielnica, jeszcze w tym momencie w jakiś sposób ten pas około 30 metrów szerokości na tych 800 metrach długości, bo tyle ten tunel będzie wynosił między Zakopiańską a Turonia, będzie jakimś terenem zielonym dodatkowo, który na którym budowy też mieszkańcy zyskają. Jeśli chodzi o drugi element, który tutaj się znalazł, to jest bardzo ważne, ulica 8 Pułku Ułanów. Ona przez wiele lat przez miasto nie była postrzegana jako coś, co dla nas jako społeczności lokalnej jest ważne. Natomiast po wielu latach różnych rozmów, starań, między innymi stowarzyszenia, tutaj Borek, doszło do tego, że jest to postrzegane jako ważne dla dzielnicy element infrastrukturalny i to jest też bardzo ważne. Natomiast no, na pewno tereny obszarów zielonych, które mieszczą się na terenie dzielnicy, które już są zaznaczone, są wpisane i wkomponowane, jak również tereny białych mórz, które tu również przewidują pewne zagospodarowanie i które tutaj się znajduje. Natomiast skala tutaj jest rzeczywiście niewielka, natomiast założeniem głównym tego studium, które się robi, jest odejście od formy bardziej szczegółowej, która była dotychczas w poprzednim zapisie studium, bardzo szczegółowo określało pewne rzeczy. Tutaj jest pewna dowolność już przedkładana, gdzie studium nie ukazuje precyzyjnych zapisów, bo te precyzyjne zapisy będą podejmowane osobno w planach miejscowych, które będą miały. No, proszę Państwa, jakie rodzi skutki podjęcie zmian w nowym studium? No niekiedy bardzo dość duże, zwłaszcza dla planów, które już istnieją, bo wiele planów, które studium zmieni pewne zagospodarowanie, a zmieni w wielu miejscach, bo taka jest polityka miasta, po wielu latach wsłuchiwania się w różne potrzeby środowisk, różne potrzeby mieszkańców, będzie tam szereg zmian, będą za tym również szły zmiany miejscowych planów, tylko we fragmentach, których te zmiany będą dotyczyły studium, to będzie pewna właśnie możliwość takiej zmiany. Ja myślę, że na etapie to, co tutaj Pan Radny też powiedział, że opinia Rady Dzielnicy nie powinna się odnosić do indywidualnych jak gdyby przesłanek mieszkańców, które tutaj przyjdą z tym, tylko mieszkańcy powinni indywidualnie zgłaszać swoje problemy i wskazania do studium tych potrzeb. To jest takie najważniejsze przesłanie, które by z tego wychodziło. Jest cały czas możliwość oczywiście na Sarego do wglądu do studium i tam można wypytać w szczegółach większym na pewno dokładnością i z większą precyzją usłyszeć odpowiedzi od osób, które są przy tym planie, a są codziennie w jakichś tam godzinach, które można sprawdzić. No i oczywiście termin wyłożenia studium jest do 31 stycznia, czyli do końca miesiąca. Natomiast uwagi należy zgłaszać do 14 lutego. Z mojej wiedzy przynajmniej myślę, że nie mogę terminu. To jest taki termin ustawowy. Wszystko ma terminy ustawowe i musi być zgodnie z tym procedowane. Tak, tyle. Dziękuję. Dziękuję.
Proszę bardzo. Ja chciałabym jeszcze odnieść się do tych uwag przedstawionych przez pana radnego. Jeżeli chodzi o szczegółowość, to wydaje mi się, że jest ona tutaj na dużym poziomie szczegółowości, na przykład w odniesieniu do określenia funkcji terenu. Na przykład w kartach poszczególnych dotyczących kierunków zmian w strukturze przestrzeni czy w zakresie środowiska, kształtowania środowiska czy w zakresie komunikacji. Tutaj ta informacja jest bardzo szczegółowa, jeżeli chodzi w znacznie większym stopniu niż w przypadku tego studium, do którego odnosimy się w tym momencie, przygotowując miejscowe plany zagospodarowania. Bo na przykład jeżeli chodzi o funkcje, no to zresztą jest w tych materiałach dostępnych w Radzie, to w przypadku terenu zieleni urządzonej jest podana funkcja podstawowa i tutaj zostały wliczone wszystkie możliwości, które są wzięte pod uwagę w przypadku tej funkcji. I jest punkt drugi, funkcja dopuszczalna i także są tutaj wszystkie możliwości, które są dopuszczone w przypadku tej funkcji. Jeżeli chodzi z kolei o karty, to także w poszczególnych punktach w przypadku funkcji terenu, komunikacji, środowiska przyrodniczego, wskaźniku zabudowy i tak dalej, jest to bardzo szczegółowa informacja, czego w tym obecnie obowiązującym studium nie było. I chciałam jeszcze odnieść się do tych uwag końcowych, o których pan tutaj wspomniał. One w istocie są bardzo ważne, jako że jesteśmy w tym momencie w czasie procedowania miejscowych planów zagospodarowania. I to są uwagi mówiące o tym, że w sytuacji, gdy projekt planu będzie sporządzony w oparciu o stare studium, które w swych ustaleniach odnośnie danego terenu objętego projektem planu będzie różniło się od zmienionego dokumentu, nie będzie możliwe uchwalenie planu w kształcie pierwotnie procedowanym z uwagi na konieczność stwierdzenia przed uchwaleniem planu zgodności zgodności z ustaleniami studium, a tym samym konieczne stanie się ponowne sporządzenie projektu planu uwzględniającego ustalenia zmienionego studium i ponowne przeprowadzenie procedury planistycznej. I to jest dla nas istotne, no bo w razie, prawda, jakichś perturbacji, zaskarżenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a gdyby to miało miejsce już po uchwaleniu tych zmian w studium, to będą oczywiście pewne problemy. Myślę, że jeszcze jedna kwestia jest godna uwagi, ponieważ prawdopodobnie to już zapewne komisja tym się zajmie. Będziemy zastanawiali się nad wskazaniem nowych obszarów pod te plany zagospodarowania przestrzennego na terenie naszej dzielnicy. Dlatego istotne są także te karty dotyczące środowiska kulturowego i środowiska przyrodniczego. Dlatego, że tutaj mamy takie informacje, które są dla nas na pewno ważne, a dotyczą one ochrony krajobrazu przestrzennego i dotyczą obszarów, które znajdują się na terenie naszej dzielnicy. To są obszary o najwyższym walorze przyrodniczym, o wysokim walorze przyrodniczym, strefy kształtowania systemu przyrodniczego i bardzo wyraźnie zaznaczone korytarze ekologiczne wzdłuż rzeki Wilki oraz potoku Żedny i Mynny Kobierzyński. I myślę, że w przypadku jakichś, prawda, perspektywicznych jeszcze naszych propozycji dotyczących zagospodarowania przestrzennego na terenie naszej dzielnicy, to powinno być wzięte pod uwagę. Jeżeli można, to pozwolę sobie, ponieważ ta komunikacja widzę, że jest dosyć intrygująca, to pozwolę sobie przytoczyć z karty numer 34, które obejmuje praktycznie większość naszego terenu, naszej dzielnicy. Druga część jest dla dzielnicy znajdującej. I komunikacja, są takie sformułowania. Drogi układ podstawowego z wybranymi ważniejszymi drogami klasy zbiorczej. Pierwsze, dostęp do węzła Zakopiańska, tam w Radzie A4, rozpocznie się sąsiedztwo autostrady. Następnie planowana trasa łagiewnicka w klasie G1, to o czym wspominał
radny miejski pan Adam Migdał. Następnie ulica Turowicza, ulica Zbigniewa Herbeta w klasie GP, ulica Zakopiańska w klasie G, ulica Zawiła i ulica Jugowicka w klasie Z, planowana ulica 8 Polku Łanów, planowana ulica Nowego Bartra w klasie Z, oraz planowana trasa między tym Zakopiańską a Skotnicką, druga do autostrady w klasie Z, to dla tego terenu poniżej. I teraz transport zbiorowy, kolej aglomeracyjna z przystankami, centrum Jana Pawła II, Zakopiańska i poniżej Patrolicy. To była kolej aglomeracyjna. Planowana docelowo linia metra przy zachodniej granicy jednostki w kierunek Kliny z przystankami 8 Pułku Łanów do Tarowieckiego, 8 Pułku Łanów trasa Łagiewnicka, 8 Pułku Łanów Szczerbińskiego oraz Zawiła Borkowska. Linia tramwajowa w ulicy Zakopiańskiej utrzymana, terminal komunikacji miejskiej i Borek Fałek. Linia autobusowa w komunikacji miejskiej w ulicach lokalnych oraz parkingi przesiadkowe w Pangen Drive przy terminalu Borek Fałęcki i przy węźle przystankowym kolei aglomeracyjnej Opatkowicy. Czyli poniżej, natomiast parking przesiadkowy Pangen Drive będzie, że tak powiem, terminal Borek Fałęcki. I to są takie, to powiedzmy, te główne te elementy komunikacyjne, które są wspominane, mówię, ale tylko w obszarze artykułu 34, 30. Dziękuję bardzo. Oczywiście jest bardziej, dlatego zachęcam do przestudiowania tego, zwłaszcza tych arkuszy, jak powiedziałem, wypowiadamy się w granicach dzielnicy dziewiątej. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa w sprawie punktu 4? Nie widzę.